Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Robin Hood Sherwood Volunteers. W poprzednim filmie zrobiliśmy ostatnie misje w regionie Last Sherwood, no i ruszyliśmy na ostatni region, zrobiliśmy tam parę pobocznych misji, no i najważniejsze, znaleźliśmy bawełnę, tak więc zebrałem jej ponad 60 i tym samym wszystko w osadzie zostało ulepszone na maksiora. Nie ma już nic do ulepszenia. Tak więc jedynie co tutaj możemy zrobić, to zbudować zbroję na poziom trzeci i najlepszy łuk. Tym się zajmiemy. Materiały już czekają. I lecimy dalej robić poboczne misje na ten ostatni region. Po kolei zrobimy sobie na poziom trzeci zbroję żywotność 2. Ona ma taki bonus z pełnego zestawu. Żywotność poziom 2. Regeneracja życia poza walką 6 na sekundę. Maksymalne zdrowie plus 85, odporność na efekty plus 10%, odporność na głód plus 5%. I to jest sama zbroja, mamy jeszcze rękawice, które dodają to samo, jeżeli chodzi o bonus. I ciekawe, czy to się nakłada, że tu 6 sekund, tu 6 sekund. To łącznie. Nie, to z pełnego zestawu, ogólnie 6 sekund, na pewno. No ale dobra, rękawice dają nam plus 30 do maksymalnego zdrowia, odporność na efekty plus 3% i odporność na głód 2%. Jeżeli chodzi o spodnie, to plus 50 maksymalnego zdrowia, plus 7%, jeżeli chodzi o odporność na efekty i odporność na głód plus 3%. Buty plus 35 maksymalnego zdrówka, plus 5% odporność na efekty i plus 2% odporność na głód. Lecimy po kolei. Zbroja. Wytwórz. Dziękuję. Teraz mamy rękawice. Mamy diament. Mamy sztabkę żelaza. Kanina bawełniana. Wszystko jest, pieniążki są. Spodnie. Jeszcze mnie stać. Ma 9000. I tu już będzie zaraz problem chyba z wyprawioną skórą niedźwiedzia. Zależy buty. Nie, dobra, też mam. Kolejny diament. Kolejny diament. Na szczęście ich trochę mamy. Misje poboczne były robione, więc się nazbierało. I czy są ozdoby? Uniwersalny 2. Uniwersalny 2. Biała broń 2. Broń dystansowa 2. Mobilność 2. Ogólnie tu w tym trzecim poziomie... A, i nie ma ozdób. Ozdób nie ma, ale zrobili po prostu wszystkie zbroje, które były w pierwszym poziomie i w drugim, tylko że lepsze wersje. No dobra. Spoko. Załóżmy to, kurczaczki. Po kolei. Jak wygląda? Jak wygląda? On tak nie potrafi się odwrócić, bo za każdym razem, gdy próbuję kamerą spojrzeć mu prosto w oczy, to się odwraca. No, te zbroje są bardzo podobne do siebie. Bardziej może troszeczkę inny odcień zieleni. Od razu to zaraz sprzedam. Jeszcze łuk. My już potrafimy tworzyć ten... Mamy taką wiedzę, żeby tworzyć ten najlepszy, ale nie było materiałów. Teraz jest i topaz, i bambus, no i ta porządna cięciwa. Jedynie co im brakuje do dwóch łuków, to jeszcze 12 sztuk wierzby. No to dobra, jeden stworzę. I wierzbę to się znajdzie po drodze, robiąc misję. Na pewno gdzieś tam będzie. Ja myślę, że z tym łukiem to ten łuk będzie już taki turbo zapasowy. Bo tu mamy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? 46, 56, 55 do obrażeń. Dużo lepszy. Najlepszy miecz. Najlepszy łuk. Najlepsza zbroja. Fajno. Starą sprzedamy i tak, chyba z pieniążkami nie jest problem, nie? Jeszcze 6,5 tysiąca mam. W ogóle nie jest problem. 9 tysięcy, spoko. I jeszcze pójdziemy do kuferka Robina. Ponieważ tam nazbierałem przez całą grę do tej pory tych całych... Te skrzyneczki na ulepszenia. Skrzynia mistrza kowalstwa i tak dalej. Patrzcie, ile tego mam.
Tak więc ulepszymy od razu zbroję. Czeladnika. Zaczniemy sobie od czeladnika. Tyk. Tyk. Gdzie to są czeladnika? Tutaj. Tyk. Sporo tego mam. To jest mistrza kowalstwa, kowala. Czeladnika bym znalazł jeszcze. Jeżeli taką posiadam, oczywiście. Teraz lecimy w skrzynia kowala. Kolejna. Kolejna. To nie są żarty. Zbroja będzie na maksa ulepszona. O kurde, już skrzyni kowala nie wykorzystam. Teraz to muszę już te lepsze. Mistrza? Też nie? O kurde, tylko tą. No nic. To co sobie ulepszymy? Pancerz jest najlepszy. Plus 110,5 maksymalne zdrowie. Plus 65 maksymalne zdrowie. Plus 45,5, plus 39. Sporo, nie? Skoro tych nie mogę wykorzystać. A, ten jeszcze mogę. Tutaj. Patrzcie, nie wiem jak to działa. Nie wiem jak to działa. Ale te już wykorzystać nie mogę. Na zbroję. No dobra, to sobie pykniemy. W broń może, ej. Bo podświetla mi się broń. Ja bym mógł później, jak ją ulepszę, po prostu naprawiać, a nie wyrzucać, nie? No to trochę włók. Trochę bardzo. To wszystko. Obrażenia 71,5. To jeszcze w miecz, bo widzę, że mogę. A jak mogę, to już tego nie wykorzystam. A bo tu strzelatnika jeszcze była, patrzcie, dwie strzelatnika. No ale dobra. To zostawię w skrzynce, już tego nie potrzebuję. Ale mamy. Ale mamy. A nie, bambusa dawaj. Bambusa dawaj. 5 sztuk i topaz też, bo może znajdziemy po drodze wierzbę. To zrobię drugi łuk. Chociaż jak go tak ulepszyłem, to szkoda wymieniać, nie? Lecimy na misję, tylko jeden check. Musimy sprawdzić. Coś miałem sprawdzić. Aha, czy mogę zestaw naprawczy zbudować? Stworzyć sobie. Ten zielony. Ej, mogę. Dwa. I budujemy. Warto będzie naprawiać te rzeczy niż wymieniać. A jeden jeszcze miałem. To będą trzy łącznie. No to gitara. Bardzo piątka. Dawać mi misję. Tu jest ich sporo. Lecimy od pierwszej. Ostatnio musieliśmy to odpuścić, bo nie było tropienia chyba poziom trzeci. Tak w ogóle to mam też tutaj dwie maści. Strzałwi i z serdecznika. One dają do energii. Ta 100% na 45 sekund. Ta 200% na 60 sekund. Bo w kondycji już punktów za bardzo nie opłaca się dawać. Tak szczerze wam powiem. Zbliżamy się powoli małymi krokami do końca. Te levele wolno już wskakują. Mam 34 aktualnie. 0 punktów. Więc jak ja bym zaczął dawać w kondycję, to mi to za bardzo nic nie da. Bo ile tych leveli jeszcze wbije? 3, 4? Może 5? I koniec. Tak więc chyba warto tą maść używać i trochę mieczem się pobawić, a więcej używać łuku. Dobra. Halo, halo. Don't you come anywhere near me, you louse. I'm armed and I'll poke you right through the door if I have to. Don't harm the door. It's innocent. I don't even have ill intentions. Don't have ill intentions? And who plundered my whole village and made an attempt on my life and virtue? No attempts on your life, nor all the more your virtue have I made. This is a misunderstanding. Wait, aren't you with the bandits that came here? What? No. I'm Robin Hood, and I'm just traveling through here. To see an empty village is a strange sight. Strange, but when your skull's full of air, then that's what you get. What's going on here?
All the people went to see the druid's stall, buy concoctions for all sorts of ailments. A flimsy ploy. Not so flimsy if it got the entire village to go. No sooner were they gone than a band of robbers came and began looting house after house. Is that why you're locked inside this cottage? Yes, besides, I'm too old to fall for such foolishness. I admire your character. Could you open the door so that we could speak like normal people? Absolutely not. I wasn't born yesterday. What if you're lying? I'm not. All right. What do I have to do to make you believe me? Tell me the name of my granddaughter. If the people from the village tell you, then you're no brigand. How could I possibly know that? You'll have to find them. That whole stall is close to the village. But can't you just tell me where the bandits went so I could take care of them? If you're one of them, you'll cover their tracks or warn them. No more haggling. Granddaughter's name. Very well. I'll come back. Dobra. Tak więc trzeba... A, ja zapomniałem pozbierać te materiały, czyli szkło, wyprawiona skóra dzika. Zapomniałem to pozbierać. No to dobra, to się pozbiera później. Teraz robimy chłopski sen. Gdzie to jest? Mamy udać się tutaj. No to dobra. Odnajdź kram druida i sprawdź, czy wnuczka Rainy jest cała. Pędzimy. To nie jest daleko. Jestem bardzo ciekawy tych obrażeń z tego łuku i z miecza. Fajnie jakby dali jakiegoś wroga na przetestowanie. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest. A, to są ci. Dobra. Myślę, że zaraz walka się tutaj pojawi w misji. Raczej tak będzie. Witam państwa. Did everyone drink this mixture? I didn't drink a thing. I'm not. No, never mind. Wszystko okej? Nie wygląda. Magiczny napój jest. Mamy to. Nie, to nie jest to. Co jest z wami? Are you all right? You don't seem well. It's good. So good. So bright and good. Right and green. Pardon. Your face is running. It sank into the hood. I think I know what's happening here. A hood covers your face. Or does your face cover your hood? You'd best have a lie down, good man. What is your name, child? And what is happening here? I'm Daw, and I'm not hurt. But I want to go to Grandma's, and Daw is acting odd, and he's scary. What's your Daw's name, and where is he? Jackin, and he's standing there. I don't understand the things he says. He keeps staring at a tree like I'm not even here. Your grandmother Raina is worried about you, but she is fine. Did you see Grandma Raina? I want to go back to Grandma. Aha, to mamy ją. The village could be dangerous. Stay here, and come back later with your father. But Daw isn't right. He'll get better in a bit. You have to be grown up right now. And take care. All right, but if he's not better, I have to go back home. He'll be fine. Wait here for a while. Dobra, musimy do niej wrócić. A tych chłopaków nie łam się. Będzie lepiej. Będzie lepiej, pamiętaj, przyjdą lepsze czasy. Przecież w sumie bawełnę nie potrzebuję zbierać. Nazbierałem się w poprzednim filmie. Starczy. Bawełna. No i dobra. Halo, halo. Raina, are you there? I'm here. Is that you, that whole Robin Hood? It's me. Your granddaughter, Daw, is doing fine. She's minding her father. They all have poisoning. Oh, I know the sort of poisoning. Like I said, air in the skulls. So you did. They'll all be fine. Now, it's time to sort out those bandits.
Jak ty otworzyłaś te drzwi? Jak ty stałaś 3 metry przed nimi? To jest czarownica. So this is my savior, wonderful. You're saying the villagers are in one piece? They'll be recovering from their adventure for some time, but they're in one piece. Good, and the thugs went that way. I don't know where they are right now and how fast they're moving, but that's the way over there. Besides, they took so much, they must be losing some of our belongings along the way. Thank you. I'll settle this with them and come back with what they stole. Na bandytów. Rozejrzyj się za śladami bandytów w wiosce. Okej, okay. A dobra, to chyba to, fioletowe. I sure am making my rounds around this forest. Jeszcze zapis. 13800, coraz więcej. No dobra, mamy ślad, to pędzimy. Przetestujemy. Łuk i miecz. Zgubiłem ślad. Tam. Zgubiłem ślad. Tam. Chyba prosto. Po prostu prosto. Nie, tutaj. Gdzie to mnie prowadzi? Pewnie gdzieś tu. Jakaś zagadka jest. Dawno nie robiliśmy, w sumie może pyknę. O, wierzba. Ile potrzebowałem, mówiłem? W razie czego 15? Do łuku chyba. No ale to już chyba too late, bo ulepszyłem łuk. Zrobiłem zestawy naprawcze. 4, 9, 11 i 3 to jest 14. Jeszcze jedna sztuka by się przydała. A w sumie jakieś miałem przy sobie, to już nie potrzebuję. Na pewno 15 jest. To nie ten. Tam jeszcze waga jest. Nie, no dobra, to lecę. Nie interesuje mnie ta zagadka. Bo ja i tak nie mam wystarczająco chyba rzeczy przy sobie, co ciężkich. Strzały prawie nic nie ważą. Teraz mam trochę drewna. Mogę to ewentualnie tym drewnem zobaczyć, czy będzie wystarczająco. Gdzie to drewno? 17. Ej, będzie. Będzie. To oddaj połowę. Oj, oddaj jeszcze połowę z tej połowy. Mamy to. Coś otworzyłem? A, otworzyłem kolejny przycisk. Pierwszy. To nie ten. Tu mamy pierwszy. Drugi. No i chyba ten jest trzeci. Otworzymy sobie tą bramę i tam skarby. Cóż to za skarby? Skrzynka. O. Mam skrzynię strzeladnika, która mi się nie przyda. Strzała z żelaznym grotem, której nie użyję. Dobra, sarna zrożna. Unikatowy, czy unikalny materiał. I to sobie wezmę. To mogę sprzedać, ale tych strzał nawet nie biorę, bo będę je później wyrzucał. Dobra, ja tak za śladami... za śladami... podążałem. O, tutaj. Wybiło mnie to z rytmu. Pod tym kamieniem? Nie, za nim. No kurczaki, pojawcie się, bo gdzie wy jesteście? Tak daleko? Dobrze, że jest zapis. Czyli zbliża się walka. Tu jest. To oni?
To oni. And that's how you do it, men. Dreams are sold, not dreamt. Here, here, Remunda! It's easier to get people on your side with sweet honey than a thick lash. Remember that, and we'll be rich. Not necessarily. You'll end up with split lips for treating people like that. Who the bloody hell are you? If you value your life, you'd best mind your mouth and leave fast. We won't be talking this way. You felt like cheating, poisoning, and robbing the poor, did you? It's their own fault they're fools and got themselves caught so easily. They've been poor, tired, and used for years. Of course they got caught. You're preying on the weaker, and you have no excuse. What I do have are a dozen hard men, a full belly, and a sharp blade. How about you then? Zapraszam do tańca. La 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 la. Ale obrażenia potężne są. Sprawdźmy miecz. Uch, jak ja to zrobiłem? Ale mam cios. Och, kurczaki. Co ty na to? Nie mam energii. Poczekaj, odpocznę sobie. Czy tak podjarałem tym ciosem? Fajne. Mocny jest. Jest kurczaczki mocny. Dobra, skradzione dobra, mam znaleźć to. Pewnie w skrzynce. Nie, albo dalej to będzie. Tego nie chcę. W jaskini. Listy weźmiemy sobie. I to jest to? To jest to. Sprawdźmy listy. Gdzieś on tutaj się znajduje. Mamy dwa listy, bo jeszcze mamy do Remundy. Remunda, cwaniaku z miodem w uszach. Wiem, że dobrze ci idzie żarowanie na tych rozkosznych debilach zapadniętych wiosek, ale to nie tak działa nasza organizacja. Jeśli nie odeślesz mi procentu od tego, co ukradłeś, a wiem, żeś nakradł sporo, to wyślę po ciebie moich ludzi. Znajdą cię, nogi z dupy wyrwą i każą ci je sobie samemu przyszyć z powrotem, zrozumiane? Masz też zaległości, więc lepiej szybko okradnij więcej wiosek i się wypłać, bo inaczej... Co inaczej? No co inaczej? Ulotka. Czy my teraz znaleźliśmy ulotkę? Chyba tak. Masz wrażenie, że wstajesz o świcie tylko po to, żeby wieczorem położyć swoje obolałe kości do snu? Dzień za dniem wygląda tak samo, jedynie pory roku się zmieniają, a nawet to cię już nie cieszy? Kolejny przeżyty rok, kolejny rok zmagań, trudów i nieszczęść przed tobą. Masz wrażenie, że urodziłeś się jedynie po to, żeby pracować, by wykorzystywanym, bitym i biednym? Obietnica wiecznego życia jest ciekawa, ale czy nie dałoby się rozwiązać niektórych problemów już dziś? Otóż dałoby się. Istnieją pradawne receptury, o których oficjalni cyrulicy króla nie chcą, żebyś wiedział. Są na tym świecie ludzie, którzy poznali tajemnicę szczęścia, ale nie chcą się z nią z nikim podzielić. Tajemnica szczęścia i braku smutku została już dawno odkryta przez druidów wędrujących po tych ziemiach przed wiekami. Ten sekret powinien należeć do każdego mieszkańca Sherwood, każdego, kto zapragnie odrobiny wytchnienia, spokoju i szczęścia. Jesteś gotowy przestać się martwić? Masz siłę, by skończyć swe troski? Nie brakuje ci odwagi, by stawić czoła radości? Spotkaj więc mnie, druida Fukusa. Szukaj mojego straganu nieopodal swojej wioski w wyznaczone dni. Recepta na szczęście jest bliżej niż myślisz. Nie pozwól się więcej wykorzystywać. Reklama. Jak nic poszła. A my wracamy tu. Ten gościu ze straganem pewnie pojawia się koło naszej wioski, skoro taka informacja była. Co jakiś czas. I managed to recover some of your things. Maybe even all of them. This place is poorer than a church mouse. There wasn't much, but everything is precious in such a lot. All the more reason to have this back. Thank you, good Robin. You've done us a great favor. Make nothing of it. But I will. If not for you, the village may have not survived the winter. You're now a part of our community,
and you'll always find a warm meal and a good night's sleep here. Thank you. I'll need that. Please don't be too harsh to the other villagers. They were gullible because they were in need. I suppose you're right, but I still won't have them hear the end of it for months. No one can stop you from that. Be well, and as reasonable as you have been so far. Pierwsza misja zrobiona, poboczna. W tym odcineczku lecimy z kolejną. Bo tutaj też potrzebowaliśmy tropiciel 3, nie? No to już. Witam i o zdrowie pytam. My lord, the stable master is not at work right now. Have you lost the stable master? If only. I've also lost my husband. The worst part is, that's one in the same. And it's been like this Oj. For 20 years, blast it. Stable master is crucial. I'll leave the husband to your judgment. Can I help in any way? By the blazes, I'd be real grateful. Maybe he's off drinking somewhere. Last I saw him was in the stables. I'll have a look around there. No to czyli dalej tropimy, tylko gdzie jest pierwszy ślad? Tutaj pewnie sobie chłopa... O, widzę. 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 I pędzę. Tam. To już widać. Jasny ślad na ciemnej ziemi. Czarno na białym. Musimy go odnaleźć. Miejmy nadzieję, że jeszcze chłopak żyje. Tylko odpaliłbym tą misję. Tak lepiej. Znajdź tropy w stajni i podążaj za nimi. Jest wróg po lewej. W razie czego łuk. Widzi mnie. Uwaga, atakuje. O cholerka. Tylko wolny ten cios strasznie. Panowie, panowie. Czterech? O panie! O panie! Kolego! Chodź tu! Nie no, te obrażenia są naprawdę potężne. Ej, dobra, gdzie są ślady? Dalej są na tej drodze, bo tak idę. Jeszcze mi się nie naładował zmysł myśliwski. A dobra, idę w dobrą stronę. Dwa strzały w głowę. Ty chamie, ty. Dwieście siedemdziesiąt pięć, 282 rekordy. Trochę winka. A w sumie mi się życie odnawia, nie? 6 na sekundę. Poza walką. Zapomniałem. To już mnie nic nie interesuje. Gdzie jest? Jeszcze wróg jest. O, byłem w krzaczkach. Jeden. Drugi. Ohoho. Co? W nogi? Nie strzelaj w nogi! Chciałbym chodzić po górach. Tam jest ktoś w klatce. Tam jest ktoś w klatce.
14300, to mi się już lepiej. To mi się już bardziej podoba. Potrzebuję klucz? Nie. Thank you, my lord. What a fright I've had here. Bloody nearly tore me head off. Easy. If I know that lot, they wanted to hold you for ransom. So I didn't have to worry. Not necessarily. They'd probably send your hand to your wife as a sign that they're serious. God almighty. Good that you came to me rescue. Your wife sent me after you. She's worried that you're gone. Beloved Agnes. God, if not for her. You'll tell her that at home. For now, we have to go. More of them could show up. Chciałem go bronić. Tak. Oj, panie, list mam. Czekaj. I muszę zmienić na te wybuchające, bo z tego co widzę, to trzeba go osłaniać. A ta metoda na strzelanie w niego, gdy się będą zbliżali wrogowie, jest bardzo dobra. Trzeba wykorzystać głupotę sztucznej inteligencji. Będą ci wrogowie. Bo po co miałbym cię odeskortować, gdyby ich miało nie być? Są, już się czają, ale jeden? Nie, dobra, jest dwóch. No idź, przynęto. Kurde. A tamten co? Tak to ma wyglądać. To strzelamy z tej strzały. Pokaż się. Strzelamy w nogę i zabieramy 100 obrażeń. To jest to, co lubię. Wow, butla z wodą. I to nie ma co do tego wątpliwości, bo bym się odwodnił. Coś na ząb. Standardowo sarna, że mu się jeszcze nie przejadła. I bum. I ostatni raz. Głowa odleciała. Lecimy. Dom już jest blisko, już go widać. Zadowolony? Zadowolony. Many thanks. Tell me your name. I'll know who to pray for. Robin Hood's the name. What matters is that you're back in one piece. Go back to your wife. She must be worried sick. That's for sure. But wait. By the Lord. Robin Hood himself. Impossible. What a miracle. No miracle. You were in luck. Next time be more mindful. The woods have turned dangerous of late. That's true. I'll be careful. Reputacja rośnie. Please accept this as a token of my gratitude. Thank you. A document that will grant you free rides in the area. Thank you. Take care of yourself and your work. Super. Tu zrobione. Gdzie tu są misje? Tutaj są jeszcze trzy. Pewnie będzie ich więcej, oczywiście. Do tej mam fajny dostęp, bo mam tutaj drogowskaz. To chyba ta chatka. Rachel. Wjeżdżamy. Oczywiście. O, jestem. Dobry. My lord, help. You seem like someone who can handle himself in the woods. I've needed the ability to do that more than once. Call me Robin. What's happening? God be good. It's my husband Jordan.
He went mushroom picking and hasn't been back for too long. Maybe he took a break from it at a local inn. That's not like him. Something must have happened. Can you track people? Of course, this forest is my home. No, w tym odcinku typowo jesteśmy zawodowym tropicielem. Then you are a godsend. Please, look around our house. Maybe you'll find some sort of trail. All right. I'll be back with your Jordan. Trzecia misja z tropieniem, nie? Ale się nam tutaj ułożył tematycznie odcineczek. Chyba to. Bo te ślady są małe. I zgubiłem trop. Tu idą. No to będę musiał się zatrzymywać. I czekać, aż mi się naładuje ten nasz zmysł myśliwski. No, gubię trop. A, tutaj jest. Tutaj. Są grzyby. To są grzyby. Dobra. Teraz widać, że ciągle prosto. I jest, dalej widzę grzyb. Widzę grzyba. O, sarny. I zgubiłem grzyba. A, jest. Chyba to był ostatni. Ciemno się zrobiło. Chyba mamy to. To będzie tutaj? Tak. Trzeba szybko atakować. Boję się do niego podejść. To, że nie podchodzą wszyscy. O, teraz nagle. A pojedynczo, dobra. Tak jest łatwiej. Moi plecy. Gitara. Czekaj, panie. Złoty. What do you want, green face? I've beaten these demons, and I'll beat you too. Hold on, and be calm. Jordan, is it? Correct. That's what they call me. I had the strength of the forest within me. So mind what you're asking. Unbelievable. Let me see you better. What did you stuff yourself with? The special ones. They gave me power. Mm-hmm. They'd also given you a swift death if I hadn't fought those demons. They were werewolves, and I almost had them all by myself. Green face. No, they weren't. And no, you didn't. This is no time for a debate. Your wife is worried. Matilda, I've forgotten all about her. I must get back. Well, isn't this the perfect timing for a good memory? I'll take you home. You're in no state to travel on your own. Jeszcze muszę cię odprowadzić, kurczaczki. No dobra. 10 wybuchających, w razie czego dorzucę jeszcze 6. Będzie git. Tam widzę wrogów. Czasami jest tak, że automatycznie wszyscy wrogowie biją tą osobę, którą mam osłaniać, a czasami jedna osoba musi poczekać. O, tak jak teraz. Tamten czeka, nie? Tak. Dziwne. Bardzo dziwne. To używamy tych strzał. Chodź tu, dziadu. No nie mogę go trafić. Trup, no i podchodź. Oj, rzucił toporem. Ale cwaniak. Martwy cwaniak. Mieliśmy trzy podobne misje w tym filmie. Tropienie,
i odprowadzanie. Obrona. Krzysiek sobie gwizda. Jordan, have mercy. O, kolejni są. Focus on the road. Nie podejdziecie. O kurde. Odszedł. Nie wiem, po co to zbieram w sumie, jak już nie potrzebuję niczego do upgrade'ów. Ale łuk już w połowie zniszczony. Kurczaczki, dobrze, że mam zestaw naprawczy. To chyba ten dom był, tak? Kolego, na pewno. On cię zatrzyma. Potknął się. O kurde. Na chatę wleciał. You almost did. Please, next time be more careful on your mushroom excursions. The sheriff appears cold and composed, but like a cornered animal, he bites and snaps at all those around him. He places his greatest hopes in a powerful champion whose identity thus far remains shrouded in mystery. I'm sorry. It won't happen again. Take this with you, cause you... Thought as much. Thank you. Dobra, kolejna misja zrobiona. Jak to wygląda? Zrobimy sobie podsumowanie. 21,5%. Tutaj mamy dwie misje, które trzeba coś tam przynieść. Na szkło, wyprawiona skóra, dzika wierzba. To przygotuję to na początek następnego filmu. I tu widzę trzy misje. Nie, to bo tu jeszcze jest jedna. Przynajmniej cztery. Całe. I te dwie trzeba dokończyć. 6 misji. No to wtedy już na spokojnie będziemy mieli ponad 40%. Powinna być ta reputacja z samych misji. Nie będzie trzeba robić tych takich powtarzalnych zadań, jak zabij kata i przeciwników, czy tam jakiś konwój królewski, magazyn, szeryfa. No to świetnie. A tu też jest jeszcze, tu są dwie misje. Na szaro są. I trzy na szaro, czy 6 misji. 8 do skończenia. Na spokojnie. Dobra, bo w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.